OnePlus, niegdyś uważany za zabójcę flagowców. Jednak ostatnie lata nie były dla tej marki udane. Teraz wszyscy trąbią, że OnePlus wreszcie wraca na dobre tory. Postanowiłem to sprawdzić. Przed Państwem OnePlus 11. W tym roku OnePlus zapowiedział powrót do korzeni. I to chyba jest słuszna droga. Podobno ma nie być wersji Pro, a ta wersja główna jest bardzo racjonalnie wyceniona. Znaczy zaraz, moment, tak dla jasności. 4600 za telefon to nie jest do końca racjonalne. Ale mamy takie czasy, że flagowce konkurencji o takich parametrach kosztują w okolicach 6000. A tutaj za 4600 dostajemy najwyższą wersję, czyli 16 GB RAM-u i 256 GB pamięci wbudowanej. Na rynku dostępna jest jeszcze wersja 8128, która kosztuje 4200. Można zatem powiedzieć, że najdroższa wersja OnePlusa kosztuje tyle, co najsłabsza wersja Samsunga S23. Nawet Xiaomi 13 jest droższe. Zatem na ich tle cena za OnePlusa nie jest jakoś bardzo wygórowana. Jednak czy to się wiąże z jakimiś brakami? Czy ten telefon ma wszystko, czego można oczekiwać od flagowca? Sprawdźmy to. Zacznijmy standardowo od wyglądu. I tu jak najbardziej nowy OnePlus może się podobać. Chociaż jest to ocena subiektywna. Wyspa na aparaty jest tutaj naprawdę spora i jej ułożenie jest trochę inne niż w smartfonach konkurencji. Plusem takiego rozwiązania jest to, że smartfon leżąc na stole praktycznie wcale się nie buja na boki. Minusem jednak jest to, że cały czas przypadkowo tej wyspy dotykamy palcami i jest cały czas pomazana. Tył smartfona chroni Gorilla Glass 5 generacji. Mamy dwie wersje kolorystyczne. Jedna jest zielona, błyszcząca, a druga, ta którą właśnie widzicie, jest czarna, matowa i moim zdaniem wygląda dużo lepiej, bo nie zbiera w ogóle odcisków po palcach. Jest za to dosyć śliska. Warto też wspomnieć, że mnóstwo kurzu zbiera się wokół wyspy aparatu. Do tego rama wokół wyspy oraz wokół całego smartfona jest srebrna i błyszcząca, a co za tym idzie, trochę się palcuje. Całość jest jednak świetnie spasowana. Mamy zaoblone krawędzie, więc telefon, mimo niemałych rozmiarów, całkiem zgrabnie leży w dłoni. OnePlus 11 na papierze nie jest wodoszczelny. Mamy normę IP64, czyli jest tylko pyłoszczelny. Jednak pamiętamy z przeszłości, że smartfony OnePlusa nie miały certyfikatu wodoszczelności, bo taki certyfikat kosztuje. I to odbiłoby się negatywnie na cenie urządzenia. A w rzeczywistości smartfony były zabezpieczone przed wodą, zatem bardzo możliwe, że podobnie jest również tym razem. Po lewej stronie znajdziemy przyciski regulacji głośności. Po prawej przycisk zasilania i suwak do zmiany profilu dźwięku. Jest to naprawdę świetna sprawa. Taki suwak powinien być w każdym smartfonie. Bez odblokowywania ekranu można szybko wyciszyć dźwięki i włączyć wibracje. Na dole mamy standardowo USB typu C, tacka na kartę SIM i jeden z głośników. Z racji, że mamy głośniki stereo, to drugi jest na górze. I trzeba przyznać, że głośniki grają świetnie. Czysto, donośnie i słychać tam nawet trochę basu. Może nie grają idealnie w proporcjach 50:50, ten u dołu jest oczywiście donośniejszy, ale nie jest to jakaś wielka różnica. To, co jest jeszcze warte odnotowania, to kapitalne wibracje. Muszę przyznać, że jest to pierwszy smartfon, w którym wibracja sprawia mi przyjemność. Do tej pory w każdym smartfonie wibracje zawsze miałem wyłączone. Po prostu mnie drażniły, nie podobały mi się, były takie bleh. Tutaj odczucia haptyczne są genialne. Na froncie mamy AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 3216x1440 pikseli. Ekran chroni Gorilla Glass Victus, a jasność maksymalna dochodzi do około 1300 nitów. Warto zaznaczyć, że konkurencja pokroju Apple'a, Samsunga czy nawet Xiaomi świeci jaśniej. Jednak te 1300 nitów jest w zupełności wystarczające nawet w pełnym słońcu. Dodatkowo ekran wspiera wiele najważniejszych rozwiązań technologicznych. Jest HDR10 z plusem, Dolby Vision, 10-bitowa głębia kolorów i płynne odświeżanie od 1 do 120 Hz. A to wszystko w technologii LTPO 3.0. Nie ma co ukrywać, ekran jest naprawdę świetny. Może nie najlepszy na rynku, ale i tak zwraca uwagę w pozytywny sposób. Perfekcyjna czerń, żywe kolory, a do tego mamy kilka trybów kolorów ekranu i dopasowania barw pod własne preferencje. Ekran jest delikatnie zakrzywiony, jednak to zakrzywienie jest naprawdę takie subtelne, że w niczym totalnie nie przeszkadza. Pod ekranem mamy zaszyty optyczny czytnik linii papilarnej. Może nie jest to najszybszy czytnik na świecie, ale jest wystarczająco szybki i celny. Nie miałem z nim żadnych problemów.
Oprócz tego mamy też odblokowanie twarzą, które również działa szybko i sprawnie. To co czyni OnePlusa flagowcem, to przede wszystkim najnowszy procesor. Snapdragon 8 generacji drugiej zapewnia niesamowicie płynne działanie. Nic się nie wiesza, nic nie laguje, nic nie spowalnia. W AnTuTu spokojnie wykręca ponad 1 000 000 punktów. Nie jestem graczem, ale możecie być pewni, że OnePlus spokojnie da sobie radę z każdą grą. Podczas codziennej pracy telefon praktycznie wcale się nie nagrzewa, czyli wygląda na to, że problem grzania, który występował w zeszłorocznych procesorach, został wyeliminowany. Jak wspomniałem na początku filmu, do dyspozycji mamy dwie wersje. 8x128 lub 16x256. Tak, zgadza się, dobrze słyszeliście. Mamy 16 giga RAM-u. I ta właśnie wersja ma najnowszą pamięć w technologii UFS 4.0, więc warto do niej dołożyć. Wersja 8x128 posiada UFS 3.1, co też jest w porządku, ale jest zauważalnie wolniejsze. Jakby tego było mało, to pamięć możemy rozszerzyć o dodatkowe 12 giga, czyli teoretycznie w najmocniejszej wersji możemy mieć łącznie 28 giga. Kosmos. Oczywiście tej pamięci wirtualnej nie możemy traktować tak samo jak tej podstawowej, ale nawet te podstawowe 16 giga działa wyśmienicie. Producent chwali się, że do 44 aplikacji telefon potrafi utrzymać w ramie. I faktycznie coś w tym jest, bo smartfon trzymał w pamięci nawet aplikacje, które otwierałem dzień wcześniej. Otwierał je bez żadnego odświeżania, po prostu wznawiał ich działanie tak jakbym je spauzował 5 minut temu. OnePlus obiecuje aktualizację systemu przez 4 lata i dodatkowo zapewnia 5 lat aktualizacji łatek bezpieczeństwa. Obecnie telefon działa pod kontrolą Androida 13, zatem mamy pewność aktualizacji aż do Androida 17. Nakładka to Oxygen OS w wersji 13. Trzeba przyznać, że daleko jej do swojej pierwotnej wersji. Przez współpracę z Oppo nakładka jest bardzo zbliżona do oppowskiego Color OS. Nie zmienia to faktu, że mamy tu całkiem spore możliwości personalizacji. Możemy zmienić kształt ikon, ich rozmiar, mamy obsługę gestami, Always on Display i wiele, wiele innych. Niegdyś nakładka Oxygen OS była uznawana za wzór. Niestety już tak nie jest. Jeśli chodzi o baterię, to ja jestem zachwycony. 5000 mAh zawsze spokojnie wystarczał mi co najmniej na 1,5 dnia działania. Czasem w porywach wystarczał nawet na 2 dni. Czas pracy na ekranie zawsze przebijał 6-7 godzin i jeszcze po tym czasie zostawało mi jakieś 15-20% baterii. Więc gdybym to wykorzystał, myślę, że wynik kręciłby się w okolicach 8 godzin SOT. Dodam, że te wartości osiągnąłem na rozdzielczości Full HD z plusem, 120 Hz odświeżania, ciągle włączonej lokalizacji i Bluetoothie. Gdyby zejść z odświeżania do 60 Hz i wyłączyć co niepotrzebne, to czas pracy jeszcze by się wydłużył. Świetną wiadomością jest fakt, że na naładowanie baterii nie musimy czekać wieczności, jak to ma miejsce w iPhone'ach i Samsungach. Dzięki 100-watowej ładowarce, którą znajdziemy w zestawie, tego Samsung i Apple też nie ma, telefon naładujemy do pełna mniej więcej w 25 minut, co zmienia totalnie reguły gry. Bo nawet jeśli zapomnimy telefon naładować i przypomni nam się rano, w ostatniej chwili, to na spokojnie przed wyjściem, zanim zdążymy wziąć prysznic czy zjeść śniadanie, wystarczy na chwilę podłączyć do prądu i po kłopocie. Rewelacja. Ale żeby nie było, że tylko wychwalam OnePlusa, trzeba wspomnieć o tym, że 11 nie obsługuje ładowania indukcyjnego. Szkoda, bo poprzednik takowe posiadał, więc pod tym względem jest to krok wstecz. Muszę jednak przyznać, że przy tak szybkim ładowaniu po kablu brak indukcji jest dla mnie bez znaczenia. Ale rozumiem, że niektórzy mogą czuć się zawiedzeni. Jest za to obsługa sieci 5G, mamy Wi-Fi 6, NFC i Bluetootha 5.3. Zatem pod względem łączności jest wszystko co powinno. No dobrze, wszystko ładnie, pięknie, ale jak jest z aparatem? OnePlus jakoś nigdy nie był wybitny pod tym względem. Miałem kiedyś OnePlusa 3T, świetny telefon, pięknie wyglądał, jak dla mnie najpiękniejszy smartfon tamtych czasów. Ładna, metalowa, grafitowa obudowa, no mua. No ale niestety szybko go sprzedałem właśnie ze względu na aparat. Dlatego podchodząc do testu 11 byłem dość sceptycznie nastawiony. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony. Aparat główny to Sony IMX890 o rozdzielczości 50 megapikseli ze światłem f1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. Oprócz tego mamy jeszcze obiektyw ultra szerokokątny 48 megapikseli ze światłem f2.2 z autofokusem, funkcją makro i kącie widzenia 115 stopni oraz teleobiektyw 32 megapiksele tylko z dwukrotnym zbliżeniem optycznym. Zatem jakie zdjęcia robi OnePlus 11? Moim zdaniem bardzo dobre.
wystarczająco szczegółowe, z dobrze odwzorowanymi kolorami i odpowiednim kontrastem. Fotki wyglądają naprawdę ładnie. Nie mamy tutaj tak podkręconych kolorów jak na przykład w Samsungach, ale nie można nazwać tego wadą. Jest po prostu bardziej naturalnie. Jeśli komuś to nie odpowiada, to po włączeniu AI kolory są delikatnie podkręcone. Po zmroku zdjęcia też wyglądają świetnie. Tryb nocny robi co ma robić. Nie rozumiem tylko, po co został wydzielony tryb Ultra Night, skoro wieczorem w standardowym trybie zdjęcia telefon i tak automatycznie sam wykrywa scenę i przełącza się na tryb nocny. Ogólne odczucie korzystania z aparatu jest bardzo pozytywne. Działa responsywnie i można na nim polegać. Jedyne co zauważyłem, to przy sztucznym świetle balans bieli trochę wariuje. Fotki potrafią być zarzucone. Mam nadzieję, że poprawią to w następnej aktualizacji. Szeroki kąt nie jest tak szczegółowy jak aparat główny, ale ogólnie nie jest źle. Kolorystyka jest dosyć zbliżona i zdjęcia wyglądają prawidłowo zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie do końca zadowolony jestem jednak z teleobiektywu. Dwukrotne zbliżenie optyczne nie daje tak dobrych rezultatów, jakbym tego oczekiwał. Filmy nagramy maksymalnie w 8K i 24 klatkach. Do tego oczywiście 4K, 30 i 60 klatek. Tryb ultra stabilizacji dostępny jest za to jedynie podczas nagrywania w Full HD w 60 klatkach. Ale standardowa stabilizacja również jest w porządku. Jakość nagrywanego wideo jest na wysokim poziomie. Nagrania są szczegółowe, ostrość się nie gubi, obraz nie pływa. Dodatkowo bardzo podoba mi się jakość ścieżki dźwiękowej. Tak wygląda materiał nagrany w 4K. W 4K nie mamy ultra stabilizacji. Jest ona tylko w Full HD. Kamerka do selfie również jest spoko. Przy gorszym świetle czasem brakuje szczegółów, ale na ogół jest naprawdę dobrze. Ogólnie wiadomo, że nie jest to najlepszy aparat na rynku, ale jest bardzo dobry. Szczególnie główny obiektyw. Dla mnie jest w zupełności wystarczający, a jak wiecie, moje wymagania są całkiem spore. Podsumowując, czy OnePlus 11 to dobry smartfon? Bez wątpienia tak. Czy OnePlus 11 to najlepszy smartfon na rynku? Bez wątpienia nie. Czy zatem warto na niego wydać ponad 4000? I tak, i nie. Jeśli szukamy super szybkiego telefonu z bardzo dobrym ekranem, całkiem niezłym aparatem, baterią, szybkim ładowaniem i długim wsparciem aktualizacjami, to 11 jest dla Was. Nie należy zapominać jednak o cięciach, które OnePlus poczynił po to, żeby ich flagowiec był tańszy od konkurencji. A jest to brak ładowania indukcyjnego, brak pełnej wodoszczelności, no i oczywiście możliwości fotograficzne rywali są trochę większe. W mojej ocenie nie są to jednak wady dyskwalifikujące, dlatego postanowiłem zakupić tego OnePlusa prywatnie dla siebie i od teraz jest to mój nowy daily phone. Tym bardziej, że w przedsprzedaży otrzymałem gratis słuchawki OnePlus Buds Pro 2, których recenzja niebawem też będzie na kanale. Przyznaję, że początkowo nie szukałem tak dużego smartfona, ale te zaoblone krawędzie tutaj sprawiają, że naprawdę nie czuć tego gabarytu aż tak bardzo, chociaż waga dosyć spora. Myślałem o iPhone'ach, Samsungach, Pixelach, ale nie chcę już czekać ponad godzinę, aż się smartfon naładuje. Dlatego wybór padł na OnePlusa 11 i póki co jestem z tego telefonu naprawdę zadowolony. Zobaczymy jeszcze, co w tym roku pokaże Asus. Jest zapowiedziany Zenfone 10, ewentualnie coś, jakieś nowości od Motorola, bo zwyczajnie ich nakładkami po prostu odpowiada. A póki co OnePlus 11 zostaje ze mną. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście. Jeśli materiał się podobał, pamiętajcie, łapa w górę i subskrypcja. Sekcja komentarzy jest również dla Was. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć!